przyszedł do pracy jak co dnia. To był mięsny zakład, obsługiwał zmielarkę przy plakacie na ścianie. Z dziewczyną w bikini rozmarzył się i obślinił, oblizał wargi, gdyż bujne miała cycki. No i wtedy poczuł szarpnięcie, wciągnęło mu fartuch w maszynerię. Bronił się zaciekle, sekund dwie, wciągnęło mu rękę, włosy następnie, krew, kości, mięśnie, strzępy, nic więcej. Ciekawe, czy przemielenie poszło na sklep, czy nie. W parówek w fabryce. W ogóle true story. Kiedyś to widziałem na okładce punkowego zina, że była taka sytuacja. A? W gazecie. Tam był taki wycinek. Może tylko z tym plakatem dodana. Choć niewykluczone, że było i... Też tak, 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 też tak.